dlaczego nie przychodzimy pod ambasadę niemiecką 1 września? Z prostego względu, że Niemcy kajają się, przepraszają. Jedni szczerze, inni mniej szczerze. No niemniej jednak historycznie oni u siebie mają to przepracowane. Mają świadomość, że byli zbrodniarzami, że ich ojcowie byli zbrodniarzami, że ich ojcowie na nas napadli, że ich ojcowie ponoszą odpowiedzialność, więc my im nie musimy tego przypominać. Inaczej jest z Rosją, która jest spadkobiercą Związku Sowieckiego. Rządzący Władimir Putin uważa, że największą katastrofą XX wieku globalną jest rozpad Związku Sowieckiego. Rozpad państwa, które gnębiło dziesiątki narodów Europy i Azji. Rozpad państwa, które tak naprawdę nie zostało zdekolonizowane. Wielkie potęgi jak Anglia, Niemcy, Francja, one w latach 60., 50. się dekolonizowały. U nich było prościej, bo swoje posiadłości mieli dosyć daleko. W odróżnieniu od Rosji, która zagarniała przyległe terytoria. Armenię, Gruzję, Azerbejdżan, Czeczenię, państwa bałtyckie. Więc oni uważają, że to jest ich, że to w dalszym ciągu jest ich. Mało tego, do dzisiaj narracja w Rosji jest taka, że 17 września Rosja niosła, znaczy Związek Sowiecki niósł pomoc narodom zachodnim, Ukraińcom i Białorusinom. Nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności, że również odpowiedzialność ponoszą za wybuch II wojny światowej. Oni to wypierają. Dla nich druga wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. Wtedy, kiedy Hitler napadł na swojego sojusznika, z którym razem tą wojnę rozpoczęli. Tam nie ma tej świadomości. I dlatego każdego roku przychodzę tutaj i państwa zapraszam, by im przypomnieć tym przedstawicielom władzy sowieckiej, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Że nie zmażą tej hańby ze swojej historii. Nie wyprą jej, a my Polacy tego nie zapomnimy. Nigdy nie zapomnimy. I jeżeli uważamy, że dobre stosunki z Ukrainą mogą być wtedy, kiedy Ukraińcy przepracują rzeź wołyńską, dadzą sobie odpowiedź, kto to zrobił, jak i dlaczego. Jeżeli tego nie przepracują, to nie możemy w sposób partnerski rozmawiać. To samo jest z Moskwą, z Rosją. Nie możemy z nimi partnersko rozmawiać, dopóki oni nie przyznają. Nie przyznają. Ile lat trzeba było, żeby przyznali się do Katynia. A i teraz się pojawiają różne artykuły wątpiące, poddające w wątpliwość ich odpowiedzialność. Ile ludzi w Polsce siedziało za to w więzieniu, że ośmieliło się przypominać o Katyniu. A przecież Katyń jest prostą konsekwencją 17 września. To nie jest tak, że ci polscy oficerowie wybrali się na wycieczkę do Związku Sowieckiego. Oni zostali wzięci do niewoli i zamiast być traktowani zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi konwencjami, to zostali brutalnie, bez sądu, zamordowani. I przez dziesiątki lat nie chcieli się do tego przyznać. I był upór w społeczeństwie, przecież nie wśród władzy. Władza karała wszystkich tych, którzy przypominali o Katyniu. Upór w społeczeństwie, że nie da się prawdy wygumkować. I musimy zrobić dużo, musimy zrobić wiele, by pamięć o 17 września była również
na zachodzie Europy. Również tam, wśród ludzi, którzy mienią się być naszymi przyjaciółmi, mienią się być naszymi sojusznikami. Żeby nie przychodziło im do głowy knucie za naszymi plecami, tak jak w sprawie Nord Stream 2. By nas wspierali w naszej prawdzie o 17 września.